Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym wykładzie z cyklu Szlachecko-ziemiańskie tradycje, historia, etos, osiągnięcia. Dzisiaj naszym gościem, wykładowcą jest wybitny historyk profesor Andrzej Nowak. I tytuł wykładu to Obywatelstwo w tradycji Rzeczpospolitej. Wszystkich oglądających na streamingu zapraszam też do odwiedzania strony i kanału YouTube, gdzie zamieszczamy wszystkie poprzednie wykłady. Dobry wieczór, przekazuję głos. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Zaproponowane zostało przez gospodarzy, przez organizatorów, żebym mówił z pozycji siedzącej, więc taką też zajmuję. Choć temat właściwie nakazywałby wstać, bo mowa o imponderabiliach, mowa o dorobku niematerialnym, ale może szczególnie ważnym w dziedzictwie szlachecko-ziemiańskim, z którym myślę każdy ma prawo, kto czuje się Polakiem, współcześnie utożsamiać. To jest dziedzictwo wolności, to jest dziedzictwo wolności obywatelskiej, która właśnie z tym stanem rycerskim rozwijała się w historii naszej od niemal jej początku. Sądzę, że oczywiście można by powtórzyć taki wykład przedstawiający kolejne milowe daty w tej historii i do paru z nich oczywiście nawiążę, ale wobec często powtarzającego się oskarżenia pod adresem naszych dziejów, także pod adresem dziejów ziemiaństwa w Polsce, a może w szczególności, że ta wolność, z której wielu z nas jest tak dumnych, miała z jednej strony tendencję do wykluczania, do zniewolenia innych, a z drugiej strony okazała się faktycznie wolnością nieskuteczną, anarchiczną, wolnością, która pogrzebała w istocie państwo w imię egoizmu stanowego. No, współcześnie wracają tego rodzaju rozważania w modnej dziś szkole historii ludowej, ale także w stale, powiedziałbym, jakoś mającym swoje echo obrazie, który od czasów oświecenia tworzy stereotyp Polski w oczach Zachodu. To jest stereotyp polskiego Sejmu, który w różnych językach z użyciem tego właśnie szczególnego słowa, które w wielu innych językach nie występuje, ale u nas się przyjęło, czyli Sejm właśnie, w różnych językach nietłumaczone z tłumaczeniem tego narodowego określenia Polski, polski Sejm oznacza po prostu nieład, bezład, nieskuteczność, anarchię. Otóż właśnie w odpowiedzi na tego rodzaju sugestie, które tworzone były oczywiście w dużej mierze na zamówienie zaborczych sąsiadów Rzeczpospolitej, którzy szukali usprawiedliwienia dla jej likwidacji, kiedy ta samorządnie i w duchu obywatelstwa reformowała swój ustrój właśnie, czyli w drugiej połowie XVIII wieku. Ten stereotyp jednakże wciąż ciąży jakoś nad Polską, a zwłaszcza nad tą dużą grupą społeczną w Polsce, która chętnie mieni się inteligencją, choć bardziej może pasuje tutaj słowo ukute przez jednego z młodszych przedstawicieli tej inteligencji tak zwanej, którą Gombrowicz nazywał młodziakami, a współczesny raper Mata nazywa patointeligencją. Otóż właśnie wśród takich grup to skojarzenie polskiej wolności z czymś złym, z garbem, który należy odrzucić z dumą, żeby się pozbyć tego cienia oskarżeń o zacofanie, o niezdolność do tworzenia sensownego i naprawdę wolnego państwa. Tego rodzaju dążność jest niestety bardzo silna, niemądra. Żeby pokazać, jak ona jest niemądra, pozwolę sobie zacząć wobec tego od skojarzenia, które może się wydać Państwu nieoczywiste. Zapewne każdy światły Europejczyk w roku 2022 powinien kojarzyć nazwisko Fryderyka Schillera, bo przecież jest to autor Ody do radości, której słowa, jeżeli są śpiewane, no to w każdym razie przy wykonaniu hymnu Unii Europejskiej powtarza się je. Otóż ten bodaj z tego jednego kojarzony, największy dramaturg niemiecki obok Goethego, w ostatnim swoim dziele, niedokończonym,
ale bardzo wartym przypomnienia i wiem, że na szczęście jest w tej chwili kolejne tłumaczenie na język polski przygotowane, ukaże się w tym roku w Piwie, dziele zatytułowanym Demetrios, Dymitr, chodzi o Dymitra Samozwańca, przedstawił tak fenomenalną apologię polskiej wolności szlacheckiej. Tak widać, jest nią zafascynowany. To jest w pewnym sensie testament Fryderyka Schillera, ponieważ pisał ten dramat, być może najlepszy z jego dramatów, choć jest autorem tak wspaniałych dzieł jak Zbójcy, jak Wallenstein, jak Don Carlos. Ten niedokończony dramat pisał w latach 1804-1805, tuż przed swoją śmiercią, no, śmierć przerwała jego pisanie. I już to czyni ten szczególny dramat no, czym warto się zainteresować, jeżeli ktoś chce się mienić właśnie światłym Europejczykiem. I warto zajrzeć na karty tego dramatu, żeby zobaczyć, jaką siłę przyciągającą miała ta wolność, którą zbudowała Rzeczpospolita, jak fascynowała nawet tych, którzy w pośredni oczywiście sposób Schiller nie był obywatelem Prus, nie był związany z dziedzictwem rozbiorowym, a więc nawet jeśli pośrednio był związany jakoś z państwowością niemiecką, akurat był poddanym z wyboru księcia Sasko-Weimarskiego, no nawet jeśli ktoś utożsamiał się z niemieckością, nie musiał utożsamiać się z tą ukutą przez Woltera, przez barona Grimma za pieniądze Katarzyny II i Fryderyka II, karykaturą polskiej wolności, a przeciwnie mógł zobaczyć, jak wspaniałym dziedzictwem wyjątkowym na tle Europy ta Rzeczpospolita mogła się poszczycić. Oczywiście łatwiej było to zobaczyć Schillerowi wtedy, kiedy z przerażeniem zobaczył, jak przemaszerowują przez Niemcy w stronę Szwajcarii, Włoch, Francji korpusy Suworowa, no bo przecież w roku 1799 armia rosyjska doszła do Mediolanu, biła się pod Zurichem i nikt jej nie był w stanie zatrzymać. Warto przypomnieć, że 10 lat po śmierci Schillera rosyjska armia będzie miała strefę okupacyjną w Normandii przez 2 lata. To pomagało zrozumieć, że Rzeczpospolita miała także jakieś geopolityczne znaczenie, ale nie o tym chciałem mówić, tylko właśnie o tym dziedzictwie wolności skontrastowanym z naszym wschodnim sąsiadem. I otóż Schiller, przygotowując się do napisania dramatu o Dymitrze Samozwańcu, czyli o historii z początku wieku XVII, historii stosunków polsko-rosyjskich, można tak powiedzieć, poczynił sobie bardzo wiele notatek, wypisów źródłowych. Wśród tych notatek pozwolę sobie przywołać kilka. Pierwszy punkt w owych notatkach brzmi tak. Ogromna różnica między Polakami i Rosjanami jest do zobrazowania. Jedni wolni, niezależni, drudzy służalczy, uniżeni. Punkt 10. Zazdrość Polaków o ich republikańską wolność w przeciwieństwie do rosyjskiego despotyzmu. Punkt 11. Król, który rozdaje wszystkie urzędy, nie może żadnego polskiego szlachcica pozbawić urzędu bez pozwolenia stanów sejmujących. Punkt 12. Posłowie na posiedzeniach Sejmu mówią królowi często przykre prawdy. Punkt 13. Grosser Reichstag zwie się Sejm Walny. Punkt 14. Na Sejm Walny przybywają senatorowie, a wśród nich wojewodowie, kasztelani, dygnitarze koronni, następnie nuncjen, czyli posłowie wybrani przez szlachtę poszczególnych prowincji. Dla dojścia do skutku uchwały Sejmu wymagana jest unanimia, jednomyślność. Już pojedynczy głos sprzeciwu zrywa Sejm. Biedni, punkt 15, biedni i pośredni szlachcice na sejmikach opowiadają się podczas takich zgromadzeń, zwykle po stronie swego pana, często nie wiedząc, o czym jest mowa. Absolutna równość całej szlachty polskiej mierzona jedną miarą i wielkie wpływy drobnej szlachty dla jej liczebności i zuchwałości. Dostojnicy muszą więc schlebiać gołocie, zwracają się do niej łaskawi panowie bracia. To są takie szczegółowe notatki, ale w istocie bardzo dobrze odzwierciedlające zarówno to, co najważniejsze, najwznioślejsze i praktycznie najcenniejsze w klejnocie wolności polskiej szlachty, jak i to, co pokazywało możliwości nadużywania tej wolności i jej ograniczenia w systemie demokratycznym. Żeby Państwu zobrazować ten fragment, który chyba najbardziej porywał Schillera samego, kiedy go pisał i który musiał wpłynąć także na Fryderyka Nietzschego, kiedy ten zaczął sobie wymyślać polską genealogię. Upierał się Nietzsche, że pochodzi z polskiego rodu szlacheckiego Nickich, co było oczywiście wymyślone, ale
był tak również zafascynowany tym ideałem wolności, którego nie widział w ogóle w swoim narodzie. To jego siostra sympatyczka nazistów wymyśliła, że tak powiem, taką interpretację dzieła Nietzschego, zgodnie z którym uczyniła z niego patrona woli mocy narodu niemieckiego. Tymczasem Nietzsche nie miał z tym kompletnie nic wspólnego. To, co głosił, to była nieposkromiona wolność jednostki i taką wolność znajdował tylko w jednym ustroju właśnie Rzeczpospolitej. Zacytuję Państwu, i to już będzie koniec tych nawiązań do Schillera, ale chciałem pokazać no właśnie coś, co może nie w oczywisty sposób kojarzy się tym, którzy krytykują lub sławią polską wolność. Otóż w usta kanclerza litewskiego Sapiehy włożył w istocie Schiller wypowiedzi autentyczne kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. To nie ma znaczenia. Tu chodzi po prostu o to, jakie słowa padają wypowiadane przez jednego z najważniejszych senatorów Rzeczpospolitej na Sejmie, tak jak go obrazuje Schiller. Kanclerz jest namawiany do pójścia za większością. No i co z tego? Ja jestem jej przeciw, ogłaszam weto i zrywam obrady. Dość ani kroku dalej, nie pozwalam. Cokolwiek tu zostało uchwalone, nie ma ważności i nie ma mocy prawnej. Pójdź za większością, powiadasz kanclerzu, odpowiada kanclerzowi koronnemu ten Sapieha sceniczny. A czym jest większość, jeśli wolno spytać? W mojej opinii większość to głupota. Rozum i mądrość zwykle są w mniejszości. Kto nie ma nic, nie myśli o wspólnocie. Czy żebrak ma pojęcie o wolności? Wie, co to wybór? Przecież swoje głosy oddaje za jałmużnę, za 3 grosze, by kupić sobie chleb i parę butów. A zatem głosy trzeba raczej ważyć, niż liczyć je, bo państwo, w którym rządzi większość, głupota długo nie pociągnie, prędzej czy później upadnie. No to jest głos bardzo mocny, idący na przekór temu, co przywykliśmy widzieć jako zło w naszej tradycji. Właśnie to jest wielka pochwała weta jako obrony tego, kto może mieć rację, choć większość będzie upierała się, ta większość, która idzie za 3 groszami, która idzie za prasą 3-groszową dzisiaj, za rozmaitymi Onetami, WP czy memami powtarzanymi przez rozmaite seryjnie mnożące się, powiedziałbym, takie strumienie coraz głupszych karykatur rzeczywistości, które mają więzić umysły. Otóż myślę, że warto tę odpowiedź niejako motto, w roli motta przytoczyć tutaj do rozważań nad historią i znaczeniem obywatelstwa w tradycji Rzeczpospolitej. Oczywiście obywatelstwo to jest pojęcie znane w starożytności i z łaciny tłumaczone na polski, jeśli można tak powiedzieć, na polskie warunki, wiąże się z pojęciem wspólnoty. I tu bardzo ważne jest zestawienie dwóch kategorii. Państwo i Rzeczpospolita. Rzeczpospolita jest wspólnotą obywateli. Państwo jest taką instytucją, w której występuje Pan. I oczywiście bardzo często wymieniamy jednoznacznie, jednym tchem te dwa pojęcia. Szukamy jakiejś zgody pomiędzy nimi, ale występuje pomiędzy nimi napięcie. Państwo to jest to, co po niemiecku wyraża słowo Herrschaft, prawda? Czyli jest jakiś Pan, który dyktuje. Ten Pan, który nawet jeżeli w demokracji jest wybierany, ma tę tendencję, żeby poczuć się wyższym nad całą wspólnotę, żeby się z niej wyodrębnić i dyktować jej swoje rozkazy. We wspólnocie obywatelskiej nie ma tego rodzaju, a w każdym razie nie powinno być tego rodzaju panowania jakiegoś wybranego urzędnika, czy panowania tym bardziej kogoś, kto czułby się dziedzicznie wyższy od pozostałych współobywateli. Rzecz jasna, nie tak się rozwijały średniowieczne wspólnoty polityczne, które nazywamy państwami, które zależnie od tytułu władcy nosiły nazwę księstw, później królestw, czy kaganatów w przypadku naszych wschodnich sąsiadów.
Te wspólnoty także, gdy idzie o polską historię, historię lechicką, oczywiście zaczynają się od drużyny książęcej otaczającej księcia, wodza i od wytwarzającego się stopniowo napięcia w relacjach ułożonych między tym, który czuje się właścicielem całej ziemi, księciem, a właśnie otaczającą go drużyną, która ze względu na swoje zasługi wojenne, na to, że dzieli trudy i ryzyko tego boju nieustannie toczonego w tamtych czasach ze swoim księciem, żąda dla siebie także pewnych praw, pewnej rangi statusowej zagwarantowanej prawem. Myślę, że te pierwsze skojarzenia z obywatelstwem, ze wspólnotą obywatelską, które przynosi nam numizmatyka, a nie źródła pisane, są w pewnym sensie mylące. Nie przypuszczam, żeby w czasach Bolesława Chrobrego, czy nawet jeszcze w czasach Mieszka I, to pojęcie obywatelstwa było realnie obecne wśród mieszkańców tego politycznego ciała, które tworzyli właśnie pierwsi piastowie. Ale przecież z tamtego okresu, jeszcze sprzed momentu, kiedy pojawia się nazwa Polonia, w 1000 roku pierwszy raz zapisana w źródłach, pojawia się taka maleńka moneta, którą u Czapskich można podziwiać. Zachęcam do odwiedzania tego wspaniałego muzeum, gdzie są nie tylko zresztą najcenniejsza kolekcja monet, nie tylko zresztą polskich, ale również wspaniałe księgi. A w przyszłym roku będziemy obchodzili 550-lecie polskiego drukarstwa, więc warto też i z tego powodu zajrzeć może do Czapskich. W każdym razie tam jest ta monetka, nie wiem ile ich jest, chyba kilka sztuk w ogóle na świecie, Gdes nun civitas, a więc no, civitas, czyli jakaś wspólnota gnieźnieńska. To nie ma tutaj sławy tylko władcy, chociaż oczywiście chodzi tutaj o księstwo Bolesława Chrobrego, ale samo pojęcie się pojawia civitas, prawda? Czyli tej wspólnoty, którą określano w Rzymie, którą łacina nazywała właśnie wspólnotą o charakterze obywatelskim, wspólnotę, której spoiwem była wolność jej członków. W istocie chyba pierwszym, który bardziej może świadomie używa pojęcia obywatel i gdy to pojęcie zaczyna nabierać już pewnego realnego znaczenia, był mało znany Komes z Bylut z rodu Pałuków, który w roku 1153 podczas fundacji klasztoru w Łeknie przyłożył pieczęć, a w każdym razie tak to zapisano w dokumencie fundacyjnym tego klasztoru, z napisem Civis Polonie, obywatel Polski. Nie ma drugiego takiego przykładu w żadnym kraju europejskim w tym czasie. To znaczy nie występuje żaden civis Anglię, civis Francję, czy civis Italię, czy civis Germanię, czy nawet nieco bardziej partykularnej części tych dużych wspólnot etnokulturowych. Występowały oczywiście pojęcia obywatel danego miasta. Takie jak najbardziej występowały w średniowieczu. Był obywatel Florencji, był obywatel Magdeburga, mógł być, choć tego nie jestem pewien, bo się nigdy jakoś bliżej nie przyglądałem historii miast w Anglii, ale wyobrażam sobie, że mógł być teoretycznie obywatel Londynu. Natomiast kogoś, kto by się nazwał obywatelem tak szerokiej wspólnoty, jak wspólnota polska w tym przypadku, nie było. No, świadczy to o czymś. Nie chcę nadinterpretować tego pojedynczego źródła, ale świadczy to o tym chyba, że przynajmniej o tym, że byli ludzie, byli rycerze, którzy czuli się współtwórcami, współodpowiedzialnymi i w związku z tym zasługującymi na prawa szczególnej, powiedziałbym, wolności w tej wspólnocie, którą tworzą, wspólnocie, którą nazywają Polską. Nie partykularnej wspólnocie, tylko szerokiej wspólnocie. Oczywiście to jest czas, przypomnijmy, 1153 rok, 15 lat po rozpoczęciu tak zwanego rozdrobnienia dzielnicowego po testamencie Bolesława Krzywoustego. I paradoksalnie to jest właśnie czas, który sprzyja budowaniu poczucia obywatelstwa, bo rozpada się
ta wspólnota żelazną ręką trzymana przez księcia, który jest właścicielem całej ziemi polskiej. Ta ziemia zostaje podzielona na, między kilku, prawda, synów Bolesława Krzywoustego i zwłaszcza sporna pozostaje kwestia obsadzenia dzielnicy senioralnej. Już w roku 1153 wiadomo było, że senior nie zasiada w dzielnicy senioralnej, wypędzony najstarszy syn Bolesława Krzywoustego, Władysław, przez swoich młodszych braci, a więc kruszy się to pojęcie, powiedziałbym, suwerennego władcy, który ma pełne prawo do panowania właśnie. Kruszy się, no bo ktoś inny, Bolesław Kędzierzawy, zasiada teraz na tronie w Krakowie, tym tronie senioralnym, a więc, żeby lepiej się rozsiąść na tym nie krześle jak ja, tylko tronie, musi uzyskać poparcie otaczającej go grupy, rycerzy. Myślę, że taka jest prosta bardzo, może zbyt prosto ją przedstawiam, geneza tego ruchu na rzecz praw obywatelskich, stanu rycerskiego, który otacza księcia. Książę nie jest już tak pewny swojej pozycji i musi w jakiejś mierze zabiegać o poparcie otaczającego go rycerstwa, o zatwierdzenie tej pozycji przez otaczające go rycerstwo. Jak próbowałem to interpretować w pierwszej części Dziejów Polski, takim następnym krokiem, w którym można dopatrzeć się rozwoju tej tendencji, stał się moment, w którym znów następuje zmiana na tronie w Krakowie, tym tronie senioralnym, i zasiada na nim najmłodszy z synów, Kazimierz Sprawiedliwy, a po jego śmierci, no rzecz jasna, to nie jego maleńki, wychodzący dopiero niemal z wieku no, wczesnodziecięcego syn Leszek, tylko starsi jego stryjowie powinni objąć tron, a jednak panowie małopolscy, czyli rycerstwo małopolskie, ci zamożniejsi panowie, znaczniejsi panowie, zgadzają się ewentualnie na zajęcie tronu przez Leszka, ale stawiają mu warunek. I w tym sensie możemy spotkać się po raz pierwszy z czymś, co wyraża istotę obywatelstwa. Nie poddajemy się władzy politycznej bezwarunkowo. Stawiamy pewne warunki tej władzy, które gwarantują właśnie naszą wolność. Ten pierwszy warunek nie jest bardzo elegancki i pokazuje, jak realnie wygląda polityka, jak realnie wygląda walka o wolność. To nie jest walka tylko pięknych ideałów, ale to jest walka interesów. Rycerstwo krakowskie, czy małopolskie szerzej, krakowskie chyba takie należałoby nazwać, bo rywalizuje z sandomierskim, stawia taki oto warunek Leszkowi: wpuścimy cię na tron w Krakowie, jak oddalisz od siebie wojewodę sandomierskiego Goworka, bo my chcemy swojego wojewodę Mikołaja. Czyli chcemy naszego człowieka. To jest warunek. Zgodzisz się, to będziesz księciem Krakowa. Nie zgodzisz się, to nie. Nie wybierzemy ciebie. A więc pojawia się tutaj kategoria wyboru warunkowego, stawiania warunków temu, kto kandyduje do roli władcy. To jest już sytuacja obywatelska. Wybieramy sobie władcę, stawiamy mu warunki. Nie spełni tych warunków, nie wybieramy go. To jest w istocie, można tak powiedzieć, prawzór paktów, konwentów, a więc tego zbioru konkretnych warunków, bardzo związanych z okolicznościami czasu i miejsca, które będą później stawiali wyborcy królów elekcyjnych swoim wybrańcom. Przepraszam. Leszek nie zgodził się na to i w związku z tym nie zasiadł na tronie w Krakowie w tym momencie, prawda, w latach 90. wieku XII, tylko Władysław Laskonogi zasiadł tutaj na chwilę na tronie. No ale potem zaczyna się rozwijać ta historia właśnie w takim duchu. Rycerstwo małopolskie, które otacza jakby ten święty tron senioralny, bo właśnie z Krakowem związana jest ta dzielnica najbardziej prestiżowa wskutek tradycji i testamentu Bolesława Krzywoustego, a więc ci, którzy, od których zależy dostęp do tego tronu, mogą zacząć stawiać warunki. I tak zaczyna się historia kolejnych przywilejów, które uzyskuje rycerstwo, później nazywane szlachtą,
dla swojego stanu i uzyskuje je w formie już spisanych warunków, które akceptuje książę, które od tej pory nie mogą być cofnięte. Tak zaczyna się nawarstwiać, powiedziałbym, od początku XIII wieku, właśnie od czasów Władysława Laskonogiego, ta historia przywilejów szlacheckich, którą jeszcze w moich czasach szkolnych, w szkole PRL-u, uczyło się jako pewnego rodzaju wstydliwej historii. No, szlachta zdobywa dla siebie przywileje, czyli coś niedobrego się dzieje, prawda? Egoistyczna grupa społeczna, która wyzyskuje chłopów, no, zabiera dla siebie wszystko, innym nic nie dając. Można tak na to spojrzeć oczywiście, można się spierać o znaczenie tych przywilejów, ale sądzę, że nie wolno spuścić z oka, kiedy spoglądamy na tę historię, znaczenia tych przywilejów w pojawianiu się i później poszerzaniu pojęcia wolności. Bo bez tych przywilejów nikt nie byłby wolny w tym państwie, w którym panuje król. Wolny byłby tylko król i zależni od niego jak niepełnoletnie dzieci poddani. Obywatel nie jest tylko poddanym, ale jest człowiekiem wolnym, który ma swojej wolności gwarancję. I o takie gwarancje, jak wiadomo, zabiegają przedstawiciele szlachty tej właśnie głównie małopolskiej. Kolejny ważny etap, to już bardzo krótko, nie chcę Państwa zanudzać, tej historii wiąże się oczywiście z wygaśnięciem dynastii, tej linii królewskiej, dynastii Piastowskiej i przygotowaniem zmiany na tronie w Krakowie, tronie już zjednoczonej Polski przez Kazimierza Wielkiego, kiedy najpierw układ w Budzie, a potem już po śmierci Kazimierza Wielkiego układ w Koszycach z Ludwikiem Węgierskim, który właśnie na mocy tego aktu budzińskiego wcześniejszego zasiadł na tronie w Krakowie. Szlachta uzyskuje fundamentalne prawa właśnie obywatelskie dla siebie, dla swojej szerokiej wspólnoty. To prawo oczywiście związane z traktatem czy z układem koszyckim, zwanym czasem przywilejem koszyckim, to jest to prawo szczególnie ważne dotyczące podatków. Nie ma innych podatków, nie będzie innych podatków niż ten jeden ustalony wtedy, to prawda poradne, 2 grosze od łana. Przepraszam, łanowe, 2 grosze od łana kmiecego. Chcąc zatem zwiększyć swoje dochody, państwo musi prosić o zgodę obywateli. I to jest w pewnym sensie fundament wszystkich wolności obywatelskich. Nie można nakładać podatków bez zgody obywateli, nowych podatków, prawda? Najpierw zgadzamy się na jakiś, można powiedzieć, staropolski flat tax, płaski podatek, który ma obowiązywać na wieczne czasy, te 2 grosze z łana, a jeśli państwo ma jakieś szczególne potrzeby, to już my, obywatele, mamy prawo z kolei rozpatrzeć, czy te potrzeby wydają nam się dość ważne, żeby zasługiwać na nowy podatek. Kto zatem ma decydować o tym, jak ten podatek będzie uchwalany? Ano zjazdy oczywiście, zjazdy rycerstwa przy okazji zwłaszcza jakichś wypraw wojennych, kiedy ktoś albo napada na wspólnotę polityczną Korony Polskiej, albo też potrzebna jest jakaś wyprawa, to właśnie wtedy na takich zjazdach, powiedziałbym, okazjonalnych dokonują się owe dyskusje, owe debaty nad możliwym nowym nadzwyczajnym podatkiem. Ale nie tylko o podatki chodzi i o skąpstwo obywateli, którzy nie chcą płacić na rzecz wspólnej obrony czy wspólnych interesów geopolitycznych tej właśnie wspólnoty politycznej, którą być może lepiej rozumie władca i którą chciałby w najlepiej rozumianym interesie wspólnym realizować. Nie, to jest jeszcze coś innego. To jest samoorganizacja społeczeństwa, które dba nie tylko o swoją własność, ale również o swoje bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy państwo może ulec osłabieniu. I tutaj fenomenalnym przykładem są konfederacje zawierane na czas bez królewia, kiedy nie ma króla, nie ma państwa, nie ma władcy. Zwłaszcza po śmierci Ludwika Węgierskiego, kiedy
nie jest rozstrzygnięta jeszcze kwestia, która z jego córek będzie nowym królem Polski, prawda, w 1382 roku. Między 1382 a 1384, kiedy wybrana zostaje Jadwiga, wybrana właśnie przez panów małopolskich, to już jest wybór, bo to już jest wybór między dwoma kandydatkami. Są dwie kandydatki do tronu, oczywiście z jednego ojca, z jednej rodziny, ale jednak to panowie małopolscy rozstrzygają, która to będzie, że to Jadwiga właśnie zostanie. Ale zanim ten wybór nastąpił, to właśnie w sytuacji, kiedy nie ma króla, a w dodatku wcześniej, kiedy jeszcze ten król żył, przez większość jego panowania nie było go fizycznie tutaj, bo raczej zajmował się swoim tronem węgierskim, mówię o Ludwiku oczywiście, zwanym na Węgrzech Wielkim, a u nas węgierskim. W tym czasie, no jakby panowie, szlachta, rycerstwo, wszystko jedno, jak ich nazwiemy, w szczególności ci związani z Małopolską, uczą się brać na własne barki odpowiedzialność za państwo. No bo król jest daleko, a potem umiera, nie ma go. I w związku z tym, kiedy nie ma króla i nie ma dziedzica, tylko trzeba dopiero po namyśle dobrze wybrać dziedziczkę tronu, nową panią, to wówczas oddolnie niejako organizuje się struktura obywatelska, jaką tworzą konfederacje zawierane dla poszczególnych ziem w składzie kilkuosobowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danej ziemi, w składzie, który co ciekawe dopuszcza do tego, powiedziałbym, istotnego aspektu obywatelstwa także mieszczan, a mianowicie mieszczanie mają prawo obecności w tych konfederacjach, które dbają o bezpieczeństwo danej ziemi, kiedy nie ma króla, no, nie ma króla, który czyli nie ma państwa, nie ma tej instytucji władzy, która odpowiada za bezpieczeństwo. Wobec tego to właśnie owe oddolnie zorganizowane konfederacje zajmują się zorganizowaniem takiego systemu i przygotowaniem właśnie tego wyboru nowego władcy, w tym przypadku kobiety. Po tym następuje być może najważniejszy akt obywatelskiej odpowiedzialności w naszej historii czy w naszej geopolityce, czyli decyzja, którą podjęli panowie małopolscy. Przecież nie 12, czy 13, czy 14-letnia, nie wiemy dokładnie, kiedy się urodziła, Jadwiga. Chodzi oczywiście o wybór małżonka dla niej, to znaczy wybór księcia litewskiego Jogajły na, no można powiedzieć, króla małżonka, no bo nie był księciem małżonkiem, ale był królem małżonkiem króla Polski, jakim była Jadwiga. To wiekopomne dzieło oczywiście było dziełem obywateli, którzy wybrali sobie króla. Władysław Jagiełło jest bezsprzecznie królem elekcyjnym, królem wybranym. Nie było żadnej dynastii jagiellońskiej. Nie dajcie sobie państwo wmówić czegoś takiego jak dynastia jagiellońska. Każdy z władców od Jagiełły począwszy i jego następców był wybierany. Jagiełło został wybrany na Sejmie w Lublinie, czy na zjeździe w Lublinie, bo trudno jeszcze mówić o regularnym Sejmie. Nie wiemy dokładnie, jak się ten wybór odbywał. Znaczy raczej miał charakter taki, jak to bywało w plemionach, prawda, tych tak zwanej Europy barbarzyńskiej, aklamacji, okrzyknięcia, że zgadzamy się, kiedy panowie, czyli później nazywani senatorami, zdecydowali już o tym wyborze, wybrali Jagiełłę, to właśnie przedstawiając go niejako zgromadzonemu rycerstwu na zjeździe w Lublinie, uzyskali tą głośną aklamację wyboru i niejako w ten sposób no, zaprosili do współudziału w tym, formalnego przynajmniej współudziału w tym wyborze braci szlachtę, braci rycerstwo. Oczywiście tego rodzaju sytuacja rodziła nową możliwość podziału wewnętrznego tej wolności, a więc wolność tylko dla grupki tych najważniejszych, najbardziej wpływowych, często się to wiązało oczywiście także po prostu z bogactwem, najważniejszych, piastujących najważniejsze urzędy, panów, Małopolska wciąż pozostawała tutaj szczególnie aktywna w tej dziedzinie, a więc panów małopolskich, którzy mogli tylko formalnie traktować tych właśnie ten tłum szlachecki, zapraszając go wyłącznie do tego, żeby jednolitym okrzykiem zmanipulowanym odpowiednio wcześniej zatwierdzić decyzje podjęte przez grupkę kilku najważniejszych, stojących niejako ponad tym tłumem.
Taka jest logika rozwoju wolności. Wolność w Rzeczpospolitej rozwija się w ten sposób, że najpierw wywalczają dla siebie Kościół, potem wywalczają ją dla siebie przedstawiciele możnych, możnowładztwa, ale potem właśnie ci, no powiedziałbym, mniej zamożni, nie zawsze obecni przy księciu, przedstawiciele stanu szlacheckiego, ci, którzy bronią, biorą udział w tych walkach i tym legitymują swoje prawo do obywatelstwa, zaczynają się upominać o to, by ich głos nie był traktowany formalnie, by ich spojrzenie z perspektywy danej ziemi, która nie jest na Wawelu tylko, ale jest gdzieś, prawda, na Pałukach, czy gdzieś w Bełżcu, czy gdzieś, powiedzmy, w Sieradzu, czy jeszcze gdzie indziej, żeby ich głos był także realnie wzięty pod uwagę przy decyzjach dotyczących czy to wyboru władcy, czy to podatków. No bo to są te najważniejsze dwie decyzje, od których zaczyna się obywatelstwo, prawda? I tę historię z kolei obserwujemy już w czasach wybierania kolejnych Jagiellonów, bo oczywiście w momencie, kiedy no, niemal cudownie rodzą się synowie pod koniec życia Władysława Jagieły, kiedy już nie spodziewał się doczekać męskich potomków, no, pojawia się kwestia zatwierdzenia tych młodych chłopców, czy jednego z nich, na tronie krakowskim, do którego żaden z nich nie ma prawa dziedzicznego, prawda? I dlatego Jagiełło płaci za, że tak powiem, wybór swojego następcy, że będzie nim no, jego najstarszy syn, czyli Władysław, zwany od swojej śmierci, miejsca swojej śmierci późniejszej Warneńczykiem, a w drugiej kolejności, prawda, Kazimierz, zwany Jagiellończykiem, że ci chłopcy będą wybrani, musi za to zapłacić niejako Władysław Jagiełło niezwykle ważnymi przywilejami, tymi, które są fundamentem wolności w ogóle, nie tylko obywatelskiej, ale po prostu wolności. Obywatelstwo przynosi wolność szerszą niż polityczna, bo wtedy właśnie zapadają decyzje w latach 1430-1433, które stanowią o tym, iż neminem captiva vimus nisi iure victim, prawda, czy victum, przepraszam. A więc nikt nie zostanie no, wtrącony do więzienia bez prawomocnego wyroku sądowego. To jest efekt tych zabiegów, świadomych zabiegów obywatelstwa o gwarancję wolności. Gwarancję wolności także od zaboru majątku bez prawnego wyroku sądowego. Ale oczywiście jeszcze ważniejsza jest tutaj po prostu sama wolność osobista. Już w momencie, kiedy utrwala się władza kolejnego z synów Władysława Jagieły, Kazimierza Jagiellończyka, kiedy wybucha potrzeba wojenna no, upomnienia się zbrojnie o Prusy, o Pomorze Gdańskie, to właśnie na zgromadzeniu szlachty w takim właśnie obozowym, można powiedzieć, sejmie, w 1454 roku zaczynają rozstrzygać te sprawy, które będą decydowały o tym, iż to nie tylko grupa możnych będzie trzymała w ręku władzę, jak to dzisiaj nazywamy, to nie będzie mała grupa trzymająca władzę, ale stan obywatelski będzie miał swoją reprezentację. To są oczywiście te statuty, które w uproszczeniu nazywamy statutami z Cerekwicy i Nieszawy. W każdym razie to jest połowa wieku XV, rok 1454, kiedy to właśnie instytucja sejmików, czyli tych reprezentacji poszczególnych ziem, nabiera decydującego formalnie, decydującego znaczenia w rozstrzyganiu spraw związanych z podatkami, no a bez podatków nie da się toczyć wojny, a więc także z wojną. To jest, myślę, kolejny milowy krok w tej historii obywatelskiej wolności. Utwierdzenie roli sejmików, czyli takiego zgromadzenia obywateli, na którym właściwie wszyscy obywatele danej ziemi mogą się spotkać, bo to nie jest cała Polska,
tylko to jest dana ograniczona terytorialnie ziemia, gdzie w promieniu powiedzmy kilkudziesięciu kilometrów kończą się jej granice, a zatem w ciągu jednego dnia można konno zjechać na taki zjazd i przez 2-3 dni, nie odrywając się za daleko od swojego domostwa, od jego spraw, zastanowić się nad sprawami publicznymi z perspektywy własnego powiatu, jakbyśmy to powiedzieli. Otóż ta właśnie sytuacja, z, powiedziałbym, skodyfikowania czy prawnego zagwarantowania roli sejmików, która datuje się już w sposób bezdyskusyjny właśnie od roku 1454, sprawia, że zaczynamy szukać w naszej historii rozstrzygnięcia kolejnego dylematu, który wiąże się z budowaniem tego właśnie systemu obywatelskiej wolności. Jak podzielić tę obywatelską uwagę między sprawy lokalne, no bo spotykamy się na sejmiku naszej ziemi i tam patrzymy na wszystko z perspektywy naszego partykularza, prawda? No generalnie nie chcemy, żeby były pobierane podatki, jak mieszkamy w Wielkopolsce, a Tatarzy najeżdżają, powiedzmy, gdzieś okolice Lwowa, to czy my w Wielkopolsce będziemy chcieli wysłupłać jakiekolwiek pieniądze na to? No po co, prawda? Skoro Tatarzy do nas raczej nie dojadą, chyba raz tylko czy dwa tam gdzieś się pojawili. No i odwrotnie, prawda? Jeżeli jest jakieś zagrożenie północno-zachodnich rubieży przez na przykład konflikt jeszcze z Zakonem Krzyżackim, czy później ze Szwedami w XVII wieku, to czy przedstawiciele sejmiku gdzieś na Podolu będą myśleli kategoriami państwowymi przede wszystkim i wysupłają te pieniądze na obronę całej Rzeczpospolitej zagrożonej w zupełnie innym punkcie? To jest pewnego rodzaju dylemat, który związany jest z naszą naturą. No nie jest to natura doskonała, prawda? Skupiamy się na tym, co najbliższe naszym potrzebom. A jednocześnie to budowanie poczucia odpowiedzialności, które wyraża się w naszym wolnym głosie, w naszym wolnym nie pozwalam na wyższe podatki, buduje także poprzez udział także w tej walce, którą trzeba toczyć na rubieżach takich czy innych, prawda, tam gdzie ona się toczy. Praktyczny udział tego rycerstwa w owej walce, buduje się ta świadomość ogólnopolska, no bo kiedy jednak jest potrzeba wojenna, czy to w wojnie trzynastoletniej o Pomorze Gdańskie, czy gdzieś w obronie przed najazdem tatarskim, to spotykają się tam rycerze z Wielkopolski, z Małopolski, i buduje się ta świadomość, że jednak tworzymy pewną wspólnotę. Jak zatem zinstytucjonalizować to obywatelstwo na ogólnopolskie, na płaszczyźnie politycznej? Jak zrealizować praktycznie ideę cives polonie, prawda, czyli obywatela Polski, a nie tylko obywatela tej małej ojczyzny, która ma swój sejmik? No, trzeba jakoś wymyślić sposób udziału obywateli w życiu ogólnopaństwowym. Nie tej grupy możnych, tych, którzy są najbliżej króla i w związku z tym mogą gdzieś z nim podróżować albo przy pomocy swoich, że tak powiem, zaufanych ludzi trzymać rękę na pulsie spraw państwowych i własnych interesów w tych sprawach, ale jak właśnie ci ludzie gdzieś tam z różnych ziem, czasem peryferyjnych w stosunku do królewskiego centrum, mają też realnie uzyskać wpływ na rozstrzygnięcia ogólnopaństwowe. I tak wynurza się stopniowo z naszej historii tak fascynująca Schillera instytucja Sejmu Walnego. Kiedy ona się zaczyna, tego sporu historycy nigdy chyba nie rozstrzygną, ale właściwie od 1895 roku, od monografii Adolfa Pawińskiego, przyjmuje się, moim zdaniem niesłusznie, że to rok 1493, Sejm wtedy zwołany przez Kazimierza Jagiellończyka, jest początkiem polskiego sejmowania regularnego, prawda? Od tego momentu na pewno możemy mówić o Sejmie. W istocie Pawiński bardzo daleko zreinterpretował przekaz Długosza, który jest jednoznaczny w tym względzie. Długosz jasno mówi, że w roku 1468 po raz pierwszy sejmiki wybrały posłów na Sejm po dwóch z każdej ziemi. I to jest już zorganizowany system wyborczy. Dany powiat wybiera dwóch posłów na sejmiku, na swoim zgromadzeniu, którzy będą go reprezentować
go sejmik albo ją ziemię, na ogólnym sejmie państwowym, by tam perspektywę partykularną zmierzyć z problemami ogólnopaństwowymi. Szczęśliwie znalazły się nie tak dawno zapiski w Archiwum Państwowym w Poznaniu, które ilustrują przebieg tego sejmu z 1468 roku, sprawy, którymi tam się zajmowano, a więc opłacenie wojska po wojnie 13-letniej, ale także kwestia polityki zagranicznej, interweniować w Czechach czy nie, bo tam się otwierają perspektywy zajęcia tronu przez Jagiellonów, ale także sprawy bardzo ważne dotyczące no, życia ekonomicznego. Jak pilnować miary monety, to znaczy, żeby jej nie psuć, żeby nie zubożała ludność właśnie na manipulacjach finansowych Urzędu Finansowego Królewskiego. A więc bardzo konkretne sprawy, którymi się zajmowano, także ochrona przed nadużyciami władzy. Chodziło o wyrok śmierci wydany przez jednego ze starostów, czyli reprezentantów władzy królewskiej na konkretnego rycerza i skargę, prawda, żony tego właśnie skazanego. To są sprawy, którymi trzeba się zajmować, jeżeli chce się żyć wolno w państwie. Wolno to znaczy bezpiecznie od nadużyć, czy to finansowych, czy to karnych, można tak powiedzieć, ze strony państwa, ze strony tego aparatu przymusu, który państwo reprezentuje. I to wszystko mamy już w posiedzeniu tego pierwszego Sejmu. To był rok 1468. Od 1493 roku do 1793 roku, czyli do ostatniego Sejmu Rzeczpospolitej, niesławnego Sejmu Grodzieńskiego, zwołanych było 245 Sejmów. W tym okresie 1468 do 1493. Nie wiemy dokładnie, ile tych sejmów było. Znaczy, ja nie potrafię powiedzieć dokładnie. Historycy szczegółowo się tym zajmujący być może potrafią taką liczbę ustalić, ale na pewno nie mniej niż 20 kilka. A więc co najmniej 260 do 270 sejmów zostało zwołanych w ciągu tych mniej więcej 350 lat polskiego sejmowania przed rozbiorami. I to warto sobie uświadomić, kiedy słyszymy taką groteskową frazę tylekroć powtarzaną, także przez rozmaitych zagranicznych komentatorów życia politycznego w Polsce i bezmyślnie powtarzaną także przez media w Polsce. Młoda demokracja w Polsce. No naprawdę, kiedy słyszę takie określenia na przykład z ust amerykańskich komentatorów, to wydaje mi się szczególnie groteskowe, ale właściwie myślę, że poza Islandczykami i Anglikami nikt nie ma prawa używać takiego określenia w stosunku. Może Węgrami, no bo Węgrzy mają odrobinę może starszą instytucję takiego regularnego sejmowania od nas. Ale wyliczyłem wszystkie kraje, które mogą równać się z polską tradycją, tą właśnie tradycją parlamentarnej wolności, regularnej parlamentarnej wolności obywatelskiej. Islandia, Anglia, Węgry. W Ameryce Indianie ganiają bizony wtedy, prawda? Czyli w wieku XV czy XVI. I o żadnym sejmie indiańskim nie słychać. Przepraszam za to politycznie niepoprawne określenie. Otóż myślę, że powinniśmy pamiętać o tych blisko 300 sejmach regularnie zwoływanych, właśnie na zasadzie tak uporządkowanego wyboru, że są to posłowie z poszczególnych ziem, byśmy uświadomili sobie, jak bogata była ta tradycja i byśmy zrozumieli, jak wpływa ona na naszą mentalność, na nasze dziedzictwo po dzień dzisiejszy, pomimo tej straszliwej szkody, jaką wyrządziły rozbiory, jaką wyrządziły katastrofy wieku XX. Wciąż ta tradycja wolności drzemie wraz z jej możliwością nadużywania przez opozycję w Polsce. Taką czy inną opozycję, nie mam na myśli konkretnej. Otóż uświadommy sobie, że ten system opierał się no właśnie najpierw na sejmikach. Ile było sejmików w Rzeczpospolitej? W koronie było ich 40 do 45, zależnie od tego, jak wyglądały granice. Na Litwie było ich 20 do 25.
prawda? No a ta Unia przecież trwa cały czas ponad 400 lat od wyboru Jagiełły na króla Polski przez panów małopolskich, od tego aktu obywatelskiego, bo to Unia była aktem obywatelskim, jeszcze raz to powtórzmy. A więc 65 do 70 sejmików, które obradują, no na początku to był jeden rocznie, potem dwa, w końcu przyjęła się zasada czterech sejmików, czterech typów sejmików, prawda? A więc dość często spotykano się w obrębie tej działającej, funkcjonującej maszyny obywatelskiej. Ile osób brało w tym udział? Zasadniczo niewielka mniejszość wszystkich uprawnionych, no bo wiązało się to jednak z kosztami, z czasem, który trzeba poświęcić na udział w życiu obywatelskim. Realnie myślę, że nie więcej niż 2% uprawnionych brało udział w tym systemie, no może do 5%, tak bym powiedział, ponieważ zazwyczaj na sejmiku pojawiało się 100, maksimum 200 obywateli. No to nawet jak przemnożymy przez 70, no to mamy, prawda, 7 tysięcy do kilkunastu tysięcy. No szlachty było 600 tysięcy, prawda, czy... No mniej więcej, oczywiście, no jeżeli odejmiemy kobiety, które nie miały praw obywatelskich wtedy, to oczywiście będzie, ten procent będzie wyższy, ale trzeba sobie zdać sprawę, że nie wszyscy obywatele chcą korzystać w pełni ze swoich praw obywatelskich i to jest część naszej obywatelskiej wolności. Ale oczywiście ta wolność negatywna, wolność od polityki, nie jest wolnością republikańską, to jest typ liberalnej wolności. Te dwa typy wolności, liberalna i republikańska, współistnieją w historii Europy. W Rzeczpospolitej niewątpliwie ważniejsza jest ta tradycja republikańska, która jest wolnością do udziału w polityce, wolnością, w której bierzemy aktywny udział w tych sprawach państwowych po to, ażeby właśnie tę wolność zrealizować. Nie realizujemy jej poza polityką, tylko w tym życiu wspólnotowym, w życiu obywatelskim. Ale naturalnie nie wszyscy chcieli być takimi czynnymi obywatelami w Polsce, ci, którzy mogli. I dzisiaj widzimy, że przecież wielu z naszych współobywateli rezygnuje ze swoich praw, nie bierze udziału w aktach wyborczych. Być może dlatego, że stają się one niejednokrotnie fikcyjne. I niewątpliwie nieraz takie wrażenie mogli mieć też obywatele Rzeczpospolitej. To jest też osobne zagadnienie, powiedziałbym, realności wpływu wolnego głosu na życie polityczne. Ale taki jest los każdej demokracji, każdej wspólnoty obywatelskiej, z którym trzeba się zmagać, jeżeli chce się chronić tę wolność. A więc mamy kilkanaście tysięcy ludzi, którzy regularnie biorą udział w życiu politycznym, ale oprócz tego mają wydarzenie odświętne, to znaczy wybór króla. Po śmierci ostatniego z Jagiellonów, wybranego wyjątkowo za życia swojego ojca, jeszcze Zygmunta Starego, stąd właśnie przydomek Zygmunt Stary, no bo pojawił się Zygmunt II, nowy, młody, prawda, jednocześnie obok ojca panujący, ale za zgodą czy z wyboru Sejmu. Sejm się zgodził na to, prawda, więc był to władca wybrany. Kiedy jego zabrakło, kiedy zabrakło tego dziedzictwa w rodzinie, dziedzictwa, spośród którego wybierano następnie królów, pojawia się problem no, ustrukturowania tego aktu wyborczego spośród już bardzo szerokiej gamy kandydatów. I właśnie w owym akcie, w latach 1572-1573, kiedy ten wybór się dokonał, pierwsza elekcja, realizuje się pierwsze wielkie święto, no, można tak powiedzieć, obywatelskiej demokracji szlacheckiej. Bo na wybory ostatecznie przygotowane przez kilka zjazdów, jak mamy obradować, z kim, w jaki sposób mamy głosować, to wszystko musiało być rozstrzygnięte najpierw. Ustalono ostatecznie pod wpływem Jana Zamoyskiego, że głosujemy viritim, czyli każdy może przyjechać, mąż męża z całej Polski i Litwy. Nie pośrednio, nie wybieramy elektorów, tylko każdy, kto jest obywatelem Rzeczpospolitej, czyli każdy szlachcic może przyjechać i brać udział osobiście w tych wyborach. I nie dzielimy się na województwa, tylko głosujemy kupą. To staropolskie słowo nie ma tutaj żadnego pejoratywnego znaczenia.
Otóż ta właśnie formuła przyciągnęła ponad 40 tysięcy wyborców na pierwszą elekcję, tą właśnie po wygaśnięciu Jagiellonów w 1573 roku. Później te elekcje będą przyciągały różnie od najmniej kilku tysięcy do właśnie kilkudziesięciu tysięcy, 40-50 tysięcy uczestników. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ten akt wyborczy wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie, to znaczy był bez porównania bardziej wymagający. No bo trzeba było przyjechać czasem kilkaset kilometrów na wybory i trzeba było kilka tygodni, znaczy najpierw kilka tygodni jechać, a potem kilka tygodni zostać w zatłoczonej do niemożliwości Warszawie i okolicach, no bo Warszawa była maleńką dziurą wtedy, liczącą kilka tysięcy mieszkańców, no a pojawiało się 40 tysięcy wyborców, a oprócz tych wyborców ich służba, no prawda, otoczenie. Także no, Warszawa z 5 tysięcy spuchła niejako w ciągu tych kilku tygodni związanych z elekcją, mam na myśli pierwszą elekcję, do 100 tysięcy, prawda. To był logistyczny problem zaopatrzenia tych ludzi w żywność, która stawała się naturalnie bardzo droga, znalezienia jakiegoś lokum, żeby gdzieś można było po prostu się przespać po burzliwych debatach. To wszystko musimy wziąć pod uwagę, by zrozumieć, jak funkcjonowało to obywatelstwo. Wymagało pewnych poświęceń, a jednak tyle tysięcy ludzi decydowało się na ten akt wyborczy, bo on świadczył o tym, czym jest cała wspólnota Rzeczpospolitej. Ale ta właśnie wspólnota budowana w ten sposób, to znaczy w sposób, w który można się przekonać, że biorę udział w decydowaniu o sprawach najważniejszych o mnie, o mojej rodzinie i o całej najszerszej wspólnocie politycznej, z którą się identyfikuję, bo to razem się na siebie nakłada. Te, powiedziałbym, kręgi odpowiedzialności rozstrzygają się ostatecznie właśnie w tych instytucjach sejmiku i sejmu wyboru króla. Otóż to właśnie poczucie współodpowiedzialności sprawia, że w momentach kryzysu, kiedy wydaje się, że słabe jest to państwo, że to państwo, czyli to herrschaft, to panowanie nie potrafi nas utrzymać w karbach, że no, rozłazimy się pod ciosami lepiej zorganizowanych wspólnot, nie tyle wspólnot, ile właśnie państw absolutystycznych. Wtedy właśnie okazuje się siła odporna obywatelstwa. Siła, która sprawia, że w momencie szczególnych kryzysów właśnie się sprawdzamy. Właśnie wtedy mobilizujemy się i nie poddajemy się, tak jak no, szczególnym takim momentem próby stał się potop moskiewsko-szwedzko-siedmiogrodzki, kiedy poza nielicznymi, bardzo małymi plamkami na mapie Rzeczpospolitej nie było wolnego skrawka tego ogromnego terytorium. A jednak po trzech latach, właściwie trzech czy czterech latach, właściwie niemal całe to terytorium zostało odzyskane. Wtedy właśnie wielki elektor pruski, Fryderyk Wilhelm, twórca potęgi Prus, pisząc swój testament, zostawił takie ostrzeżenie dla swojego syna. Pamiętaj, byś nigdy nie lekceważył tej nigdy nie wymierającej Rzeczpospolitej, co zawsze wstaje jak Feniks z popiołów. No bo on już myślał, że już nie ma Rzeczpospolitej w roku 1657, że to już koniec, że już Moskwa zajęła połowę, traktat rozbiorowy, w którym Moskwa nie uczestniczyła, ale wszyscy inni najeźdźcy dokona reszty i już Rzeczpospolitej nie ma. A trzy lata później Rzeczpospolita jest osłabiona, wyniszczona wojną, ale jest, ponieważ zmobilizowali się obywatele i chociaż tylu ich już zginęło w tej walce wcześniej, po prostu odzyskali raz jeszcze Rzeczpospolitą. Wolność w starciu z, wolność obywatelska w starciu z machinami państwowymi, w których decyduje o wszystkim rozkaz motywowany rządzą podbojów, rządzą panowania nad innymi, poszerzania terytorium. Wolność nierzadko przegrywa rywalizację i to jest nasze doświadczenie, bo w starciu z takimi, znaczy nasze państwowe doświadczenie, w starciu z takimi właśnie przeciwnikami Rzeczpospolita została zniszczona także od wewnątrz, bo wolność można skorumpować, wiemy o tym. Ale ta wolność obywatelska w momencie kolejnych zagrożeń podnosi się i nie pozwala pogodzić się z klęską. Pozwolę sobie przypomnieć Państwu taki zapomniany, właśnie celowo sięgam do bardziej może zapomnianych aktów czy źródeł
żeby nie tworzyć jakiejś całkiem takiej banalnej tutaj narracji. Chciałem przypomnieć takie wezwania do mobilizacji owego ducha obywatelstwa w sytuacji, kiedy okazało się, że Polska nie jest już niepodległa. W sytuacji, kiedy w roku 1733 po śmierci Augusta II, który był wybrany jeszcze na wolnej elekcji, już następna elekcja okazała się nie być wolną, bo choć niemal jednogłośnie wszyscy zgromadzeni pod Warszawą wybrali Stanisława Leszczyńskiego, wtedy caryca Anna Iwanowna zdecydowała inaczej i przysłała po prostu 3 korpusy wojska, które miały narzucić wbrew wybranemu już legalnie i to niemal jednozgodnie elektowi takiego kandydata, który będzie wygodny Moskwie, Wiedniowi i Berlinowi. I wtedy następuje, no myślę, że ważne w naszej historii wezwanie do oporu wobec takiej próby zniszczenia naszej wolności. Pozwolę sobie, przepraszam, przytoczyć ten apel prymasa ówczesnego Teodora Potockiego. Jako interreg wzywał, cytuję, żebyśmy się za nos wodzić nie dali i pokazali, że gens libera sumus, nemini servimus unquam, czyli narodem wolnym jesteśmy, który nigdy nikomu nie jest niewolnikiem. To jest świadomość, którą buduje obywatelstwo. Jesteśmy wolnym narodem i nikomu nie pozwolimy sobą rządzić jak niewolnikami. I wzmocnił niejako ten przekaz skromny PR 30-letni wtedy Stanisław Konarski, chyba najświetlejszy mąż stanu XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej, zaczynający dopiero swoją karierę publicystyczną listami poufnymi czasu bez królewia, wtedy właśnie napisanymi w reakcji na wystąpienie wojska rosyjskiego i wystąpienie tych zdrajców, bo trzeba takich nazwać, którzy poszli za tą przemocą, poddali się jej i uznali, że skoro caryca tak chce, no to tak musi być. Musi być tak, jak chcą dwory sąsiednie. Konarski pisał wtedy w 1733 roku w listach poufnych czasu bez królewia, cytuję, Rzeczpospolita jest najwyższą panią swych praw, niepodległą jakiejkolwiek władzy obcych monarchów. Rzeczpospolita słusznie ma z boskiego prawa najwyższą władzę, niepodległą nikomu i strzeże jej tak, jak wszystkie inne królestwa i cesarstwa. Największą więc jest niegodziwością w jakimkolwiek królestwie i dobrze zorganizowanej Rzeczpospolitej, żeby cudzoziemcy publicznie oskarżali obywateli i urzędy, a nawet samą Rzeczpospolitą, o pogardę praw, jakby chełpiąc się, że oni lepiej myślą o Rzeczpospolitej niż jej właśnie obywatele. W każdej Rzeczpospolitej należy mieć na pierwszym miejscu wzgląd na własną rację stanu, potem dopiero na cudzą. Godność i korzyść Rzeczpospolitej nie powinny być podporządkowane obcym interesom. Najgorszy sposób przekonywania jest taki, który wzbudza strach, odpowiedni dla umysłów niewolniczych, nie zaś wolnych. Wszystko się traci w wolnej Rzeczpospolitej, gdy została utracona wolność. Tymi słowami, całą swoją broszurą i kolejnymi tekstami, może nawet ważniejszymi, które pisał Konarski, przypominał on o dodatkowym ciężarze, który nałożony jest na obywatelstwo. Tym ciężarem jest odpowiedzialność nie tylko za własną wolność, ochronę jej przed nadużyciami władzy własnej, czyli przed tym widmem, powiedziałbym, monarchii absolutnej, zbyt silnej władzy królewskiej, ale ta odpowiedzialność obejmuje także inną formę wolności, którą nazywamy niepodległością. Niepodległością od tych, którzy przychodzą z zewnątrz i mówią nam, jakie prawa mamy ustalać, jakie interpretować i uciekają się do tak czy inaczej realizowanej przemocy, by narzucić tę swoją wolę niejako ponad naszą wolą, wolą obywatelską. To właśnie skojarzenie wolności z niepodległością staje się szczególnym wyzwaniem w naszej historii od XVIII wieku. Wyzwaniem, z którym w pewnym sensie wciąż borykamy się w wieku XXI. Pytanie, czy możemy pozostać obywatelami, rezygnując z niepodległości Rzeczpospolitej. Pytanie, czy naszą wolność mamy realizować niejako na sposób liberalny, to znaczy pozbywając się obowiązków wobec Rzeczpospolitej i wybierając wolność od
wspólnoty jako najwyższą formę wolności? To są pytania, które znajdują różne odpowiedzi w naszej historii od XVIII wieku. Ale ta niezwykle bogata tradycja obywatelstwa, którą tworzy historia Rzeczpospolitej od przynajmniej XII wieku, a na pewno od wieku XV do wieku XVIII, do rozbiorów, i którą kontynuuje nasza wielka tradycja kulturalna, bo przecież nie Schiller tylko pisał o tym wspaniałym eksperymencie wolności Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim pisał Mickiewicz, taki nostalgiczny nieco hymn na cześć tej wspólnoty Rzeczpospolitej, który znamy pod tytułem Pan Tadeusz, czy Juliusz Słowacki przede wszystkim w Królu Duchu, w tych wspaniałych, porywających fragmentach, które mówią o właśnie tej wolności starego Polaka, za którą tęsknił w wieku XIX Juliusz Słowacki. O tym mówi w pewnym sensie cała wielka polska kultura romantyczna i jej kontynuacja aż do Krakowa, do Stanisława Wyspiańskiego, naszego, powiedziałbym, wieszcza z Krakowa. Ta wielka tradycja sprawia, że wciąż znajdują się w Polsce tacy, którzy nie rezygnują, nie porzucają tego dziedzictwa obywatelskiej wolności, ale wracają do tej tradycji, czując się współodpowiedzialnymi za Rzeczpospolitą, którą niegdyś zbudowało rycerstwo w sporach z książętami, w sporach o własne prawa, o własną wolność, do której dopuszczone zostało mieszczaństwo stopniowo, z przygodami, ale ostatecznie w 1791 roku, i która została rozszerzona poprzez kulturę także na stan chłopski, który zidentyfikował się z tą wielką przygodą polskiej wolności, jeszcze zanim niepodległość została odzyskana w roku 1918. I to właśnie sprawia, że wszyscy możemy być dziedzicami Rzeczpospolitej, ale jako ludzie wolni możemy to dziedzictwo odrzucić, możemy nie być obywatelami Rzeczpospolitej, ale to nazywam wolnością negatywną.